dzisiaj zaczynam bardzo szybkiego vloga, bo słuchajcie, dzisiaj jest wtorek, 11 kwietnia, a ja mam za 3 dni urodziny i jak widać byłam na brwiach już i zaczynam przygotowania i idę do fryzjera, więc aktualnie moje włosy wyglądają tak, odrost jak cholera, porażka, ale naprawimy to i chyba nie robię blondu, najlepsze nie robię blondu. Witam was serdecznie dzisiaj w środę i jestem po fryzjerze, jak widać wyglądam inaczej. Mam krem na twarzy, nie byłam dzisiaj w szkole, nie wstałam. I słuchajcie, byłam wczoraj właśnie i miałam zrobione włosy, pani Gosia mi wszystko ładnie zrobiła, wszystko pięknie, w sensie wczoraj kolor był ładny i dzisiaj są one zielone. Także, nie wiem co mam kurwa zrobić. I dzwonię do pani Gosi i mówię, że pani, zrobiły się zielone i mówi, że mogę jutro przyjść na 15, idę jutro znowu na 15 i ogarnie mi coś z tymi włosami, mam nadzieję, że je naprawi. Ewentualnie, ja chciałam chłodny brązik, no ale no, ewentualnie je trochę ociepli. Po prostu, no dla mnie to już nie tam, że będą cieplejsze, nie? No to mi tam nie zaszkodzi, no ale no, tutaj też widać, że one są zielone. No i jak widać, je skróciłam. Także no, i to moją grzywkę też mam skróconą trochę, ona mi tak, w sensie robię sobie ją na boki, będę sobie ją robiła, no ale lubię się w tej długości i bardzo lubię takie właśnie krótkie włosy. I to mi odpowiada, no tam też były dla mnie trochę za długie, a ja lubię mieć krótkie, więc mega spoko. Moi drodzy, mały update, bo mówiłam o tym, że, nie wiem czy mówiłam, o tym, że nie mam butów do sukienki i mama odebrała moją paczkę. Na zdjęciu były ładniejsze, mam wrażenie, niż są na żywo, tu są zabezpieczone tym. Takie buty. Myślałam, że będą wyższe, trochę niskie, nie powiem. I tu są bardzo szerokie i bardzo długie, więc nie wiem, czy nie będą mi za duże, ale zaraz je przymierzę, tylko no, myślałam, że będą wyższe, bo było napisane, że mają 10 cm, a są takie. Chciałabym trochę wyższe i oprócz tego przyszły mi pierścionki. Dobra, więc mamy tutaj 8 pierścionków. Już wam pokazuję pierwszy, taki. Kolejny, taki. Taki. Dalej taki, on jest mega, mega delikatniutki, taki coś takiego. Kurwa, czy to się wyostrzy? Błagam. Ten jest większy i on jest mega ładny. Taki. Taki, z takim księżycem. Taki, on jest taki, o tutaj przyplatany, jak widać. No jest taki zwykły. Moi drodzy, wróciłam właśnie do domu i byłam u pani Gosi na tych włosach i poprawiła mi je i są zdecydowanie lepsze i ten odrost jest taki, że one się tak mienią, że pod każdym jakby innym ułożeniem one się tak przechodzą mi z tego odrostu, więc to mi się widać go, nie? Ten odrost. Tak, więc żałuję, że nie powiedziałam pani Gosi, żeby go rozjaśniła, ale już nie są zielonkawe i fajnie, teraz wpadają mi trochę w taki różowy ton, bo zrobiła mi go je czerwoną płukanką, ale ona powiedziała, że, pani Gosia powiedziała, że już jutro powinny być ok i że mogę sobie umyć jeszcze raz tym różowym szamponem i tak dalej. Żeby tak mieć pewność, że jutro będzie ok. I tak myślę, czy nie zrobię sobie jeszcze dzisiaj płukanki. Jakie płukanki? Szamponetki, bo żeby nie był widoczny taki ten odrost, nie? No i żebym nie miała, tak wiecie, widocznego tego odrostu. Więc myślę, czy nie zrobię sobie płukanki, bo ona mi się i tak cała by płucze. Więc jeżeli płukanki, szamponetki. A mam jeszcze właśnie jedną i chyba sobie zrobię tak, to będę miała jednolity kolor tych włosów po prostu. Ale i tak są mega ładne. Nagrywam wam to aktualnie, żeby pokazać wam, w jakim stanie jest moja twarz. Jest w stanie tragicznym. Ja nie pamiętam, kiedy mi w ogóle coś na czole ostatnio wyszło. Bo jedyne, co mi wychodziło, to gdzieś tutaj, w sensie tutaj, gdzieś tutaj i na brodzie. Ale na czole? Ja od roku nic nie miałam na czole. Aktualnie moje czoło wygląda tak. Co jest powodem? Nie wiem. I to jest najgorsze, że nie wiem, co z tego powodem. I ja już nie wiem, co miałam użyć. W sensie zawsze jest tak w sumie i pewnie po urodzinach mi zejdzie, bo było tak, że chciałam na urodziny mieć ładną buzię i tak na złość oczywiście jest brzydka.
wracam ze szkoły, bo zwolniłam się z dwóch lekcji i trochę się nie żałuję, że się zwolniłam z geografii, ale to jednak geografia, trochę żal, ale robiliśmy maturkę, więc cudownie. Jedziemy z Mikuniem? Z Mikuniem? Z Mikunią. Gotowy na imprezkę? Psychicznie nie. No jak nie? Przecież rodzinka będzie fajnie. No wiem. Będzie fajnie. Zgadnijcie, dzisiaj i byliśmy w Lidlu z Mikołajem i ja mówię, byłam w Żabce po wkład i gość się mnie nie zapytał o dowód, a on każdego pytał się o dowód, a mnie się nie zapytał i ja byłam oburzona. I byliśmy z Mikołajem w Lidlu i pani się mnie zapytała o dowód, jak kupowałam piwo. Powiedz, ale powiedz, że nie zapytała. Zapytałam. Mikołaj nie rozumie tego, że ja się cieszę, ale ja na to czekałam. Ja na to czekałam i się nie mogę. Urodziny. Kochani, jesteśmy w domu i patrzcie, jaki dostałam prezent z Mikołaja. Otwieramy. Unboxing. Wezmę, przyda się to. Jest skrojone. Patrzcie! Taką kartkę Mikołaj zrobił. Zauważyłeś, co tam jest? Tak. Więc karteczka. Taka śliczna z kiciusiami. Śliczna karteczka. I dalej. Ciastka Oreo w białej czekoladzie. Ciastka Oreo żółte, złote, one są pycha. Kinda Buena, kocham. I mama... Nagrywasz dalej? Było cięcie, no. No i jeszcze dwie czekolady Oreo, ale ciemne Oreo, bo zwykle są dobre. I prezent, o którym wiedziałam w sumie wcześniej, to perfumy. Pachną ładnie, ale dziś jestem Arianką wypsikana. A mówię tak. Dzisiaj rano, bo tak mówię, Prada, Ariana i tak mówię, 18 lat. No to trzeba, klasyk. I wypsikałam się tą Arianką. Normalnie jakbym prysznic dzisiaj brała. Szok. Tak pachnie. Ładnie. I ja pachnę ładnie. Mikołaj, czujesz mnie? Tak. Czułeś? No tak? Czułem, no tak. Bardziej niż Prada? Czy ja wiem. Bitch? Dobra. No i to... Moi drodzy, jesteśmy już po imprezie, która myślałam w ogóle, że skończy się później. A skończyła się, która godzina? 3.30? 52. 3.52, impreza się skończyła i myślałam, że się skończy później. Rozmawiamy z mojej szkoły, się zwinęło. Później się zwinęła prawie cała rodzinka na raz i w sumie tak. No, liczyłam, że to będzie trwało dłużej, ale... No nic, to mogę was na drogę pokazać? Dobra. Bo każdy się ładnie, jest najpiękniejszy na świecie. Jest ze mną Mikołaj, Marta, Mateusz, Aleksander, zostali do końca i to mnie bardzo cieszy i ja się cieszę. Ej, przestałam nagrywać? Będziesz. Ej, bo kliknęłam wycisz i teraz i tego. Dobra, nagrywam. Teraz możesz nagrywanie. Aha, dobra. No i co? No i cieszę się, że miałam tą łaskę. No mam znać jutro, mam nadzieję, że nie będzie kaca. Moja stylówka to jest ta czerwona sukienka z Noszę Sztukę. Ona jest super, materiał, mega spoko. Jest taki mega rozciągliwy, więc mogłam mięśniami robić wszystko. Buty miałam jakieś zbężki, które były mega niewygodne. Bo jeszcze się przybrałam na szpilki kuzynki, które też były mega niewygodne. A bez fotografa nie było. Polecam swoją drogą. Polecam swoją drogą Łukasz, paść fotografia. Babcia? Strąb.
Łukasz, byłaś fotografia, polecam wam bardzo serdecznie. Jak już fotografa nie było, to ja mówię, dobra, z moje buty. Te moje kolubryny, co mi do... Te moje buty, te kolubryny takie, no to one tak średnio mi tutaj spokojnie pasowały. Więc miałam inne buty, miałam nowe zbyt... Oj. Co ty robisz? Bomba. Nagrywa się. Moi drodzy, jest tydzień już po urodzinach ponad i... ja stwierdziłam, że i dałam w sumie i musiałam kupić Mikołajowi prezent urodzinowy spóźniony i stwierdziłam, że sama sobie też kupię coś takiego na urodziny, w sensie pod te urodziny podciągając. I kupiłam nam... Co nam kupiłam? Kwiatki z Lego. Kwiatki z Lego. Tu są, ja mam te, to są polne? Ty masz polne. A ty masz te? No ja mam. Te drugie. A Mikunia ma te. Tak. No, więc tam kupiłam. Zadowolony z prezentu jesteś? Tak? Podoba ci się? Mi się bardzo podoba. No. I teraz będziemy sobie wspólnie składać Lego i oglądać razem. Jest tak, że te moje są bardziej kolorowe, a te Mikołaja takie mniej, więc najprawdopodobniej zrobimy tak, że niektórymi kwiatkami się wymienimy. To są moje kwiatki Lego. A Mikołaj ma, gdzie masz swoje? Tam są Mikołaja i stoją Mikołaja i niektórymi się powymienialiśmy. Na przykład to był u Mikołaja, ten kwiatuszek, a te były u mnie. I zrobiliśmy tak, że one były po dwa, więc się właśnie mam jeden ten i tak się wymieniliśmy. I miałam dwa takie niebieskie, więc jednego oddałam Mikołajowi, bo te jego są takie, że mają mniej kolorów. I Mikołaj mi oddał 100 krotki. One tu są takie trzy. O, bo mi się podobała jeszcze ta, o, tam jest taka, ta lawenda, ale jednak mi nie pasowała. Zadowolony z prezentu? Zadowolony z prezentu. Elegancko. Dziękuję bardzo. Także tak wyglądają moje kwiatki, a tak Mikołaj. Oboje mamy.